Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne ryby. Zapraszam Państwa na miesięczną prognozę z kart Tarota odnośnie miłości. Kwiecień bieżącego roku. Pierwsza część filmu będzie dotyczyła osób, które są już w jakiejś relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy jest szansa, abyście poznali kogoś nowego, ciekawego w miesiącu kwietniu. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym będzie rezonować, dlatego zachęcam. Sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. I wtedy odsłuchacie adekwatny filmik co do tego znaku. Być może tam będzie więcej informacji dotyczących i pasujących do Waszej obecnej sytuacji życiowej. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam u naszych rybek w miesiącu kwietniu na miłość ciekawego się wydarzy. Co myślicie na temat swojego partnera? Sąd ostateczny. Co wasz partner myśli o was? Królowa kielichów. Co czujecie do swojego partnera? Dziewięć mieczy. Co wasz partner czuje do was? Osiem denarów. Jakie są wasze zamiary w stosunku do partnera? Paść mieczy. Jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was? Król denarów. Jak traktujecie swojego partnera? Cztery denary. Jak wasz partner traktuje was? As miecz. Co lub kto pomiędzy wami stoi? Jakaś sytuacja pomiędzy wami istnieje lub co was łączy lub dzieli? Pustelnik. Najbliższa przyszłość. Koło fortuny. Połowa miesiąca. As denarów. I koniec miesiąca. Kapłan, czyli papież. W tle czytania karta 10 kielichów. Widać? Nie za bardzo. Muszę to wszystko tutaj przyłożyć. Tak? Dobrze. Przypomnę wam, kochani, jeszcze, że ze względu na to, że jest czytanie ogólne, energie mogą się zamieniać miejscami. Ogólnie czytanie robię tak, że tu jest wasza energia, tu jest energia waszego partnera. Ale tak jak mówię, ze względu na to, że jest to czytanie ogólne dla wszystkich i tylko co niektórzy z was wybiorą sobie to czytanie dla siebie, bo do was będzie akurat dopasowało, może się tak zdarzyć, że energie zamienią się miejscami, wtedy po prostu wy będziecie tutaj po tej stronie, a tutaj wasz partner, tak? Wszystko sobie na zasadzie odbicia lustrzanego pozamieniacie miejscami.
No dobrze, moi mili, to w takim razie zaczynamy. Kochani, co myślicie na temat swojego partnera? W głowie macie kartę sądu ostatecznego. Karta mówiąca o tym, że macie już czegoś dosyć. Chcecie zmiany i to takiej poważnej. I teraz tak, albo chcecie zacząć wszystko od początku, albo to jest powrót do poprzedniego, byłego życia. Może były partner, może były taki stan, w którym byliście, tak? Być może chcecie się oderwać od obecnego partnera, z którym jesteście uwikłani w jakiś dziwny związek na zasadzie jakiegoś tutaj, jakiejś takiej oferty, bym powiedziała, jakiegoś takiego bycia ze sobą, bo mi się opłaca na takiej zasadzie, tak? Jakiegoś dogadania się. I wy już myślicie o tym, żeby się z tego wycofać, żeby wrócić do poprzedniego stanu, żeby wrócić do poprzedniego takiego etapu w waszym życiu, tak? To może być powrót do byłego partnera, ale tak jak mówię, bardziej mi to wygląda na to, że wy odwracacie się napięcie i chcecie zmiany. Chcecie coś zakończyć, być może rozwód, być może rozstanie, być może zawrócenie z tej drogi, którą teraz kroczycie, tak? Chcecie to zmienić, męczycie się już, wycofujecie się, tak? Wracacie do przeszłości, wracacie do stanu, w jakim byliście, zanim poznaliście obecnego swojego partnera, tak? Robicie w tył zwrot, zawracacie. I teraz tak, jakie są wasze odczucia w stosunku do partnera? 9 mieczy. 9 mieczy mówi o tym, że no jest stres. Jest stres, jest ból, jest jakieś cierpienie. I znowu jest ta ucieczka przed tym partnerem. Nie wiem, być może jakaś przemoc, być może jakaś agresja. No ewidentnie, zobaczcie, te nietoperze tutaj atakują tą kobietę, tak? Może ją kąsają nawet, drapią, robią jej krzywdę. Sprawiają jej ból i wy tak jakbyście tutaj właśnie w panice chcieli uciec od tego swojego partnera. Nie ma tu zupełnie żadnych uczuć już, tak? To już wszystko umarło, co między wami było. Wy uczucia, jakimi darzycie swojego partnera bądź partnerkę, kojarzycie z bólem, kojarzycie ze stanami takimi depresyjnymi, stanami lękowymi, boicie się partnera. Być może uważacie, że jest w stosunku do was agresywny, też tak może być. Jest tu przerażenie na tej karcie, tak? Przerażenie. Uciekamy w wielkim strachu, w wielkim przerażeniu. Boimy się ataku, tak? Kogoś. I tak jest właśnie z waszymi uczuciami, tak? Taka ucieczka od prześladowcy, tak? To was rani, to was przeraża i no bardzo źle się z tym czujecie. Ja zaraz oczywiście dopowiem karty, zgłębimy tutaj te wasze odczucia, ale na razie wygląda to tak, że wy po prostu, albo wy, albo wasz partner, w zależności, która tutaj energia bardziej do was pasuje, no w tym sercu jest przerażenie, tak? Jest po prostu lęk, jest ból i jest po prostu taka przemoc nawet bym powiedziała, tak? Być może psychiczna. Wasze zamiary w stosunku do partnera. Tutaj mamy pazia mieczy. Paź mieczy mówi o tym, że jest niestałość relacji, tak? Wy stwarzacie tylko pozory szczęśliwego związku bądź szczęśliwej rodziny. Obserwujecie partnera, być może go śledzicie, kontrolujecie, zbieracie na jego temat informacje. To mogą być też jakieś wiadomości odnośnie waszego partnera, tak? Czyli wy na razie obserwujecie, tak? Co dalej się tutaj z tą sytuacją zadzieje, bo w głowie już macie plan po prostu ewakuacji. Chcecie zmiany, chcecie zacząć wszystko od nowa, i prawdopodobnie wrócić do poprzedniego życia, w sensie, no, nie życia, że wiecie o co chodzi. Takiego po prostu odrodzenia, takiej stabilizacji życiowej, którą mieliście zanim złączyliście się tutaj z tym partnerem, tak? Wy za tym tęsknicie, za spokojem, za równowagą.
za taką stabilnością w Waszym życiu, bez tych negatywnych tutaj emocji, bez tego lęku o samych siebie, tak? No Wy się po prostu tutaj panicznie czegoś boicie. Boicie, jesteście przerażeni, tak? I obserwujecie. To jest takie też palcem po wodzie pisane, te Wasze zamiary w stosunku do partnera są, no mówię, takie po prostu niestałe, niestałe. No ale nie dziwmy się, bo w sercu tutaj już nic nie ma. To jest już koniec uczuć, to jest po prostu tylko męka, udręka. Być może Wy właśnie się tutaj męczycie z tym partnerem, tak? Sprawia Wam ta relacja ogromną udrękę. Z kolei Wasz partner, no zupełnie jakby tutaj odwrotna sytuacja, ma w głowie królową kielichów. I teraz tak, dla jednej grupy ryb, może zacznę od tego, że w tle czytania mamy kartę 10 kielichów. I tutaj takie jest moje jakieś przemyślenie na ten temat, że w tle tego Waszego związku albo partner ma jeszcze jedną rodzinę, jest druga rodzina i po prostu z Wami tutaj, no Wy być może jesteście kochanką, bądź kochankami i tutaj, no jest ta druga rodzina, tak? Takie podwójne życie, że ma drugą rodzinę albo po prostu jest z Wami w związku małżeńskim, a dodatkowo jest ktoś inny, właśnie ta królowa kielichów, tak? I jest to podwójne życie, że jest druga jakaś jeszcze relacja dla niego, tak? I teraz tak, królowa kielichów, czyli Wasz trygon, czyli ryby, skorpion bądź rak, czyli jak najbardziej albo o Was myśli i wtedy uważa Was za świetną kandydatkę na żonę, świetną partię, tak? Żonę bądź przyszłą żonę. Jest z Was bardzo zadowolony, uważa za Was za osoby bardzo takie ciepłe, empatyczne, wyrozumiałe, dobre, doskonałe gospodynie domowe, takie bardzo osoby wrażliwe, niezwykle przyjacielskie, o ciepłym sercu, ciepłych takich relacjach. Albo właśnie to jest ta druga osoba, o której myśli, bo ma z nią jakiś tutaj związek drugi, tak? Może być ta właśnie druga rodzina, może być ta, to podwójne życie, tak zwane, jak ja to mówię. Więc no już tutaj Państwo dobierzecie do swojej sytuacji. Jedna wersja może być, że o Was myśli, a druga, że właśnie o tej drugiej kobiecie. Bądź mężczyźnie, no ale raczej tutaj większość pań mnie ogląda, więc będziemy mówić, że tutaj jest Wasz partner i może w głowie mieć dwie takie historie. Co w sercu? W sercu ma 8 denarów, czyli on stara się, żeby było lepiej. Tak? Pracuje nad sobą, pracuje nad swoimi emocjami, skupia się na sobie, tak? Czasami może być też taka sugestia tutaj, że być może poprzez pracę i poprzez finanse, tak? On w jakiś sposób chce tutaj dotrzeć do Was, tak? Emocjonalnie, uczuciowo. Ale raczej wygląda na to, że on się po prostu stara, skupia się, żeby wszystko było dobrze, tak? I pracuje nad swoimi emocjami, ewidentnie, ponieważ coś Was tutaj rani, w tym sercu, no Wy drżycie, boicie się, więc no nie wiem, jak ten partner tutaj Was traktuje, no ma asa mieczy w traktowaniu Was, tak? Czyli ostro, traktuje Was ostro. To mogą być ostre słowa, tak? Bo tu mamy miecze. Miecze to są myśli, to są słowa, tak? Być może jakieś wyzwiska, być może jakieś poniżanie, być może jakieś takie właśnie, no, znęcanie się psychiczne, tak? I on sobie z tego zdaje sprawę i pracuje nad sobą. Stara się pracować nad tym wszystkim, ale jego zamiary w stosunku do Was. Mamy tutaj króla denarów. Czyli on się czuje mocno, na mocnej pozycji. Czuje się na takiej być może wyższej pozycji od Was, tak? Czy to zawodowej, czy ogólnie no takiej pod względem emocji, takiej siły woli. Jest osobą bardzo taką
dominującą w związku. Też tak może być. Mimo, że król denarów ogólnie jest dobrą osobą, może być taką osłą, mniej wylewną uczuciowo, ale ogólnie jest to dobry partner. Ale tutaj chodzi o jego zamiary. I król denarów mówi nam o tym, że jest to jakiś układ w związku, tak? Na zasadzie coś za coś. Dochodzicie do jakiegoś takiego porozumienia, że ja daję od siebie to, ale wymagam w zamian tego, tak? W niektórych relacjach może być to na przykład sponsoring, tak? Że krótka piłka. Słuchaj, nie licz na żadne uczucia, spotykamy się po prostu w celach intymnych. Ja tam od czasu do czasu kupię Ci coś ładnego albo sponsoruję Ci mieszkanie, samochód, dobra materialne, ale Ty o nic nie pytasz, po prostu żyjemy w takim luźnym związku. Też tak może być, też może być taka sytuacja, tak? Zazwyczaj jest to starszy partner, dużo starszy od partnerki, więc może być tutaj taki układzik, że on wyjdzie z taką propozycją kupienia Was, tak? Że mimo, że Wy jesteście nieszczęśliwi, po prostu boicie się, a być może to są wyrzuty sumienia Wasze, tak? Że ten Wasz partner ma rodzinę, ma dzieci, ma żonę, tak? A Wy, jako kochanka bądź kochanek, no niestety jesteście tutaj w tej relacji z nim i jesteście utrzymanką bądź utrzymankiem, tak? Po prostu jesteście z nim w związku, bo Wam się to jakoś opłaca. I nie patrzycie na to, jakie będą konsekwencje, co pomyśli sobie o tym rodzina, jeżeli wie, albo się nigdy ma nie dowiedzieć, tak? Ale nie patrzycie na to, tak? Dochodzicie do jakiegoś układu, do jakiegoś porozumienia. On jest Waszym sponsorem, kochankiem, a Wy po prostu tkwicie w tej relacji, która Was ewidentnie męczy i chcecie z tego uciec, tak? Chcecie doprowadzić swoje życie do poprzedniego stanu, do takiego, zanim wyszłyście bądź weszliście w tą relację tutaj z tym partnerem, tak? Dobrze. Co dalej, kochani? Jak traktujecie swojego partnera? No i mamy tutaj 4 denary. Czyli znowu materia, znowu pieniądze. Mnie się wydaje, że Wy po prostu trzymacie się tej relacji ze względu właśnie na finanse, bo uważacie, że sobie nie poradzicie bez niego, tak? Mimo, że jest tam jeszcze ktoś trzeci, że być może jest ta rodzina, tak? Być może, że Was to męczy strasznie psychicznie. Być może te wyrzuty sumienia no, nie dają Wam spać po nocy. Być może jest ta udręka. Są te ataki z jego strony. Ale Wy tkwicie w tym, bo Wam się to po prostu opłaca. To jest dobry deal. Dobry układ. Tak? Mimo depresji trzymacie się kurczowo, bo wiecie, że bez niego sobie nie poradzicie. Z kolei Wasz partner, As Mieczy. As Mieczy ogólnie mówi o odcięciu, ale ja tutaj z jego strony nie widzę odcięcia. Ja właśnie widzę tą taką dominację intelektualną. Ostre słowa, krótkie cięcia, na przykład chcecie porozmawiać, on ucina to od razu. Jednym słowem, które może zaboleć, ale krótko. Nie i koniec, tak? Albo daj spokój, nie wracajmy do tego. As Mieczy nie pozwala Wam dojść do słowa. To może być też ukrywana jakaś prawda. Krytykowanie, ocenianie. Ranienie właśnie takim mocnym słowem, tak? Więc nie zawsze to oznacza, że to ktoś się chce odciąć, tak? Tu może być jakieś właśnie zwycięstwo prawdy, być może tutaj coś zostanie wykrzyczane, wypowiedziane na ostro i zaboli, ale oczyści tę atmosferę, wreszcie sobie coś wyjaśnicie. Wydaje mi się, że Wasz partner tutaj Was jednak za ostro traktuje. I co jest między Wami? Pustelnik. Tak? Czyli każdy idzie swoją stroną. Jesteście razem, ale jesteście wyobcowani. Samotność taka we dwoje, tak? Nie umiecie się dogadać. Nie ma takiego porozumienia. Tak jakbyście jeszcze się zastanawiali nad tym, czy warto, czy to jest ta droga.
samotność w związku tutaj widzę. Też może być taka wersja z kolei dla innych rybek, że ktoś spod znaku panny stoi pomiędzy wami. Jakaś mądra osoba, doświadczona życiowo. No, taka bardzo oświecona, tak? Ktoś samotny. I może to tak tutaj wyglądać. Jest to osamotnienie. We dwoje. No i karta też mówi o takim chłodzie emocjonalnym, tak? Zobaczcie, tutaj no, jest taka ponura rzeczywistość, śnieg pada, czy deszcz, nie wiem. No, nieprzyjemna jest ta karta, tak? Takie po prostu karta pustelnika, takiego chłodu, też takiego intelektu, skupianiu się na tym, co my naprawdę od życia chcemy, szukamy tej swojej drogi życiowej, tak? I wy oboje możecie szukać. Czy tego naprawdę chcecie? Czy to już jest docelowe? Czy jeszcze warto w tą podróż wyruszyć i przemyśleć, zastanowić się, tak? Czy to jest naprawdę to? Namyślić się i podejść do całej sprawy ostrożnie, tak? To jest też karta wycofania się ze środowiska, więc być może jakaś tutaj jest izolacja i wy po prostu dlatego się w tym męczycie, bo nie pokazujecie się razem, nie wychodzicie, być może jesteście osobą w ukryciu, też tak może być. No jest ta rodzina tutaj w tym tle. Dobrze, najbliższe dni, koło fortuny, jakieś zmiany szybko się szykują, coś ruszy do przodu, przepraszam, ale to jest też karta niestabilności. To jest też karta takiego braku docenienia drugiej osoby. Praktycznie zachowujemy się w zależności od sytuacji, tak? Często zmieniamy zdanie, nie umiemy się określić. Raz na dole, raz na górze, jak taki przewrotny worek troszeczkę. Często zmieniamy decyzje w zależności od tego, co się wydarzy, tak? Karta zmian, i to szybkich. Być może będzie lepiej, być może będzie gorzej. Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej teraz się znajdujecie, ale patrząc na to, co tutaj jest po waszej stronie, ta depresja i ta chęć ucieczki, zmiany w swoim życiu, to myślę, że będzie teraz po prostu lepiej. Zobaczcie, jaki jest chód tutaj na tej karcie. I to jest też od strony tego koła fortuny, czyli tak jakbyście ten chłód, tą zimę w tym swoim związku opuszczali i wchodzicie w wiosnę, tak? W słońce. Ocieplenie tutaj tych emocji, tych uczuć. Więc jakieś zmiany pozytywne na pewno. Pozytywne zmiany. W połowie miesiąca mamy asa denarów. Też piękna taka karta o barwach takich pomarańczowych, soczystych, ciepłych. Karta mówi o takiej szansie od losu na coś pozytywnego. Ogólnie mówi o finansach, ale w uczuciach może oznaczać, że jest ktoś dla nas bardzo drogi, bardzo cenny, tak? Być może, no niestety, pieniądze przeważą, że w tej relacji faktycznie zostaniecie, bo będzie wam się to bardzo, ale to bardzo opłacało, tak? I po prostu przymrużycie oko tam na niektóre jakieś gafy waszego partnera, ponieważ ten związek bardzo jest opłacalny. No i koniec miesiąca mamy kartę papieża, tak? Papież. Karta wartości moralnych. Wygląda mi to na to, że ten wasz partner nie jest jeszcze gotowy swoich zamiarach, ale dojdziecie do jakiegoś porozumienia, do jakiegoś kompromisu i to będzie takie ugodowe. Takie porozumienie inaczej. Dojście do ugody za porozumieniem stron.
na spokojnie, bez nerwów, po przemyśleniach. Ogólnie jest to karta małżeństwa, więc może ten powrót też oznaczać, że jesteście w jakimś związku, ale chcecie wrócić do byłego partnera i może dlatego jest tutaj ta karta małżeństwa. Mamy dwie karty małżeństwa, tak? Być może chcecie się uwolnić od kochanki bądź kochanka i jednak wrócić do byłego partnera, waszego byłego męża bądź żony. Czas na dopowiedzenie sobie kart, kochani. Już patrzymy. Dlaczego wy myślicie o tej zmianie? Chcecie coś na nowo rozpocząć. I to takie na nowo ze szczęśliwym zakończeniem dla was, więc to jest pozytywna jak najbardziej karta, ale ja tu widzę odwrót i powrót do przeszłości. No, do jakiegoś króla kielichów, kochani. Król kielichów. Mężczyzna po 45 roku życia, ryby, skorpion bądź rak. Ewentualnie, tak jak powiedziałam, chcecie odzyskać swoje poprzednie życie, tak? Chcecie odzyskać ten spokój, harmonię, stabilizację z tego momentu, zanim poznaliście obecnego swojego partnera. Chcecie być po prostu sobą, tak? Czyli albo chcecie zmiany tutaj odnośnie powrotu do jakiegoś króla kielichów, albo po prostu to jest wasza karta i chcecie wrócić, odzyskać swoje poprzednie życie sprzed tej relacji. Dlaczego 9 mieczy? No bo jest papież. Ja nie wiem, może ten wasz partner wam kazania jakieś tutaj prawi. Cały czas was próbuje pouczać, cały czas jakiś mądruje się, że tak powiem, tak? Ponieważ ogólnie jest to dobra karta tego papieża, tak? Jest to też, tak jak powiedziałam, karta małżeństwa. To jest takiego spokojnego doradcy, osoby bardzo uduchowionej, też doświadczonej życiowo, niezwykle dużym autorytecie, ktoś, kto cieszy się szacunkiem, ale przy dziewiątce mieczy jest to takie uprzykrzanie życia właśnie, mądrowaniem się, prawieniem kazań, mówieniem nam, co mamy robić, tak? Może to odnosi się waszego małżonka bądź małżonki, tak? Jakieś kazania tutaj was strasznie po prostu męczą. Jakieś wyrzuty sumienia, jakieś depresje. Ktoś po prostu za dużo wam tutaj chce włożyć do głowy. Za dużo wam prawi morałów, ciągle jakieś uwagi w stosunku do was ma, tak? Paź mieczy. Osiem buław, czyli wiadomości, wiadomości, wiadomości. Cały czas zbieracie jakieś wiadomości, jakieś informacje szybkie, maile, SMS-y, telefony i obserwacja z tym związana. Mogą być jakieś intrygi, mogą być jakieś pomówienia. Może zbieracie jakieś informacje na temat swojego partnera. Też tak może być, może go śledzicie, może właśnie przeczuwacie, że on ukrywa jakąś tutaj rodzinę, tak? Że jest ta jakaś druga relacja, że on prowadzi podwójne życie i na przykład detektywa wynajmujecie, żeby go śledził, tak? Też tak może być. Cztery denary. Dlaczego wy chcecie z nim dalej być? No i łudzicie się, karta księżyca, karta smutku, czyli tkwicie w tym smutku, tkwicie w tym bólu, i patrzycie na wszystko przez różowe okulary, w krzywym zwierciadle i łudzicie się. Macie taką po prostu złudną nadzieję, że jeszcze będzie dobrze, tak? Sami oszukujecie siebie. Związane to też może być z jakąś tajemnicą. As mieczy. Znowu pustelnik.
Pustelnik, wiedza, mądrość, z asem mieczy. Kolejny pustelnik się tutaj pojawił. Być może ten Wasz partner się odcina od Was i chce samotności. Też tak może być, że on po prostu nie lubi... Nie lubi takiego zakłócenia swojej prywatności. Albo właśnie te takie wywody swojej mądrości, tak? Kim on nie jest, czego on nie doświadczył, czego on nie przeżył, nie zobaczył. I próbuje tą wiedzę jakby na Was tutaj przelać, tak? No ale Wy już macie dosyć tego, Wy uciekacie przed tym. Męczy Was to. Też tak może być, że to jest właśnie zodiakalna panna. Traktuje Was po prostu chłodno. Traktuje Was aspołecznie, izoluje się od Was. Wy nie czujecie tej więzi, tak? On chce zostać samotnikiem. To jest samotnik. Pustelnik to jest samotnik, tak? On nie umie żyć, powiem teraz, może no, dziwnie trochę, ale nie umie żyć w gronie rodzinnym. Nie umie tworzyć stada. Nie, on lubi samotność, tak? Być może musi coś przemyśleć. Albo właśnie te prawienie tych mądrości, kazań, za dużo ostrych słów. Może musi się jeszcze zastanowić? Albo wycofuje się z Waszego środowiska? Dziwne czytanie, kochani. Magik. Dla tego pustelnika, co jest między Wami, tak? Czyli kontrola. Tak jak powiedziałam na początku, on ma tak silną wolę, umie manipulować, umie kreować i umie tak Wami zakręcić, że Wy zrobicie, co chcecie. To jest manipulator. I dlatego między Wami jest ta samotność. Między Wami jest brak tego takiego porozumienia. Praktycznie jesteście sami we dwoje, tak? Nie umiecie się dogadać. No dobrze, lecimy dalej. Koło fortuny. A zaraz, najpierw jeszcze zobaczymy sobie. Zobaczymy sobie, kochani, tą królową kielichów. O co tutaj chodzi? Królowa kielichów. Świat. Czyli tak jak powiedziałam, to jest ktoś jeszcze. Świat mówi o tym, że on jeszcze nie zdecydował się. Jeszcze zostawia sobie otwartą furtkę, jeszcze lubi sobie hasać, lubi z różnych źródełek wodę pić i po prostu no, nie jest jeszcze zdecydowany, tak? Więc być może w tej głowie tutaj jakiś koniec jakiegoś etapu, tak? Koniec jakiegoś etapu. Nie wiem, być może on tutaj planuje z Wami dalej ten związek, ale na takich zasadach, jak on chce, tak? Bo jest mu w tym dobrze. On jest otwarty na tą relację, ale nie da się tutaj usiedlić. On po prostu, no jeszcze chce sobie, że tak powiem, pozwiedzać świat. Podróżować być może. Ósemka denarów. Królowa buła. No, czyli taka aktywność, tak? Pracuje nad sobą, ale tutaj w sercu jest ewidentnie tylko romans. Ewentualnie jakaś kobieta, byk, panna, kozio... Co ja mówię? Przepraszam. Baran, lew bądź strzelec, tak? Znak ognia.
Królowa Buław. Tylko romans. Król Denarów. Dwie buławy. Wybór. Czyli albo zrobisz tak, jak ja chcę, na moich warunkach, albo się rozstajemy. Bierność z jego strony. Stoi i zastanawia się, co zrobić. Tak? Czy pójść w kierunku rodziny, czy pójść w kierunku was? Jeżeli oczywiście taka wersja tutaj jest, bo wiadomo, to jest czytanie ogólne, nie dla wszystkich. Jakiś wybór. Jakaś tutaj jest decyzja przed nim. Zastanawia się, co zrobić. No dobrze, i co dalej to koło fortuny? Sześć kielichów, czyli jednak powrót do przeszłości. Wrócicie do tej przeszłości. Czyli zmiana na lepsze, tak? Wrócicie do tej przeszłości, być może wrócicie do byłej żony, byłego męża. Może być, bo to na pewno jest osoba, którą znacie, tak? I z którą się dobrze znacie, to jest po prostu wspomnienia z waszej przeszłości, tak? Czyli osoba, miejsce, które dobrze znacie, wspominacie miło, tak? As denarów. I będziecie z tego bardzo zadowoleni. Ale trzy kielichy mówią też o trójkącie. Więc ci z Państwa, którzy myślą, żeby wrócić do byłego kosztem rodziny, też się zastanówcie nad tym. Bo cały czas jest ta pełna rodzina, to pełnia szczęścia emocjonalnego, stabilizacja, karta małżeństwa, karta pełnej rodziny. To jest w tle całego czytania, tak? Pod spodem mamy rycerza mieczy i siedem kielichów, tak? Coś tutaj z tą rodziną jest. Ja nie wiem, albo większość z was po prostu jest w związku jakimś małżeńskim i być może no tutaj coś próbuje z innym partnerem, albo tak jak mówię, jest kochankiem, być kochanką i ma już dosyć tego i chce wrócić do byłego partnera. Ewentualnie wasz partner ma drugie życie, rodzinę i po prostu wy podejmiecie decyzję, że się wycofujecie z tej relacji, a wasz partner wraca do swojej rodziny, tak? Ale ogólnie będzie to bardzo dobry wybór dla was. I papież. As miecz. Czyli odcięcie się. Bolesne, ale takie za porozumieniem stron. To, co powiedziałam wcześniej. Ponieważ papież jest to taka łagodna, dyplomatyczna karta. Na spokojnie wyjaśnijcie sobie wszystko. Ewentualnie odcięcie od tego małżeństwa, tak? Dobrze, jaka jest karta rada ogólna dla naszych rybek? Sprawiedliwość, czyli rozlicz przeszłość. Sprawiedliwie, obiektywnie. Karta też separacji, karta rozwodu. Więc zastanówcie się, kochani, jeżeli tkwicie w jakimś związku, gdzie już nie kochacie partnera, wręcz on robi wam krzywdę, sprawia ból emocjonalny. Ja tutaj nie namawiam do rozwodów, bo tam w którymś z komentarzy miałam, że dlaczego ja, jak to ta pani napisała, no chodziło jej o to, że jestem za rozwodami, tak? Kochani, ja nie jestem za rozwodami, ale jeżeli po waszych komentarzach czytam naprawdę wszystkie, piszecie mi, że faktycznie tkwicie w toksycznym związku, że jesteście okłamywane, że jest przemoc, że jest po prostu bardzo, bardzo źle,
No to ja, kochani, jeżeli widzę w kartach, że chcecie tego rozwodu, no to róbcie to, tak? To jest wasze życie, ratujcie siebie. Nie bądźcie takimi kozłami ofiarnymi i nie poświęcajcie swojego życia osobie, która w ogóle was nie docenia, traktuje was jak śmiecia, tak? I po prostu wykorzystuje was i sprawia wam ból emocjonalny i powoduje, że jesteście nieszczęśliwi. To tak, jak najbardziej. Jeżeli będę widziała w kartach, że karty radzą rozwód, będę mówiła, rozstań się z takim tyranem, rozstań się z taką wariatką, tak? Bo to dla panów tutaj też oczywiście jak najbardziej te czytania są. Jeżeli jest jakaś toksyczna osoba, która wam tylko uprzykrza życie, a nie wnosi nic pozytywnego, nie tworzycie razem związku, tylko jest pustka i tak naprawdę stoicie gdzieś tam obok siebie, bez sensu, to lepiej to zakończyć i niech każdy idzie w swoją stronę i być może jeszcze tego szczęścia w tym życiu zaczerpnie, tak? Doświadczy. Czyli kochani, ogólnie karta rada, rozliczcie się z partnerem. Spokojnie, obiektywnie, za porozumieniem stron dojdźcie do wspólnego kompromisu. Zobaczymy jeszcze, co karty anielskie chcą nam powiedzieć. Zobaczcie, jak karty ze sobą pięknie rozmawiają. Pojednanie. Ktoś z twojej przeszłości znów da o sobie znać. No. O. Tak? Piękna karta. Już czytamy, co ona znaczy. Ta wskazuje, że twój były partner może powrócić do twojego życia. Będzie to najprawdopodobniej osoba, o której myślałeś chwilę po tym, jak przeczytałeś poprzednie zdanie. Konieczność pojednania wynika z procesu uzdrawiania i zamykania ze sobą przeszłości. Zrozumiesz lepiej siebie i wzorce obecne w twoim związku. Weźmiesz także większą odpowiedzialność za rolę, jaką w nim odgrywasz, dzięki czemu unikniesz tyranii i niemożności wybaczania. Pojednania są konieczne do poradzenia sobie z niedokończonymi sprawami. Ta karta może również oznaczać pogodzenie się z człowiekiem rodziny lub przyjacielem. Z członkiem rodziny lub przyjacielem, przepraszam. Każdy związek międzyludzki jest uświęconym doświadczeniem mającym stanowić lekcję. Otwórz się zatem na te nauki i błogosławieństwa płynące z ponownego pojednania. Ostatecznie uleczą one życie uczuciowe i każdą inną część twojego świata. No widzicie, moi kochani, mówiłam, że będziecie wracać do swojej poprzedniej jakiejś relacji, poprzedniego stanu życia. No i tutaj anioły to potwierdzają, czyli będzie odwrót, tak? A być może ta relacja, w której teraz jesteście, musi się po prostu zakończyć. To by było na tyle, kochane rybki. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, nie każdemu będzie pasować. Jest to zupełnie naturalne i normalne. Sprawdźcie swój znak ascendentalny. Czasami on bardziej silniej wpływa na nasze życie niż znak słoneczny. Bynajmniej w moim przypadku jest tak bardzo często. I być może tam będzie coś dopowiedziane, czego tutaj brakuje. Coś, co bardziej zarezonuje z waszą sytuacją obecną, życiową. Życzę udanego miesiąca. Dużo, dużo miłości, dużo pozytywnego załatwiania, pozamykania różnych spraw, wytrwałości w tym. I kochani, zapraszam was na kolejne czytania, a tymczasem pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia i zapraszam osoby samotne. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki, wszystkie samotne zodiakalne rybki. Zapraszam was na prognozę z kart Tarota odnośnie miłości. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne.
Nie z każdym może rezonować, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny. Czytanie na miesiąc kwiecień. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Już patrzymy, co tam u Was ciekawego się wydarzy w kwietniu. Pierwsza karta mówi nam o Waszej przeszłości. Co takiego się wydarzyło? Jaki zaistniał problem, który spowodował, że jesteście w stanie wolnym? Cztery kielichy. Teraźniejszość, czyli obecna sytuacja z przeciągnięciem w jedną lub w drugą stronę do 3 miesięcy. Dwa denary. Przyszłość. Co takiego się wydarzy w niedalekiej przyszłości? As buław. Pięknie. Co Wy na ten temat myślicie? Jakie uczucia Wam towarzyszą w związku z tymi wydarzeniami? 6 mieczy. Widać. Dobrze. Karta piąta, karta rada. Co karty radzą w tej sytuacji, żebyście kochane rybki zrobiły? 6 buław. Jakie są przeszkody w osiągnięciu swojego celu, marzenia? Negatywne jakieś osoby, wydarzenia? Wisielec. I koniec miesiąca, jaki będzie wynik? 4 miecze. W tle czytania wieża. No, jakieś nagłe wydarzenia. Coś tu się mocnego zadzieje, kochani. Ale już patrzymy. Co spowodowało, że jesteście w takiej sytuacji? Jakaś rutyna. Jakieś Wasze takie już zrezygnowanie. Ciągle tkwicie, rozmyślacie nad czymś. Być może Wam się nie chce. Jesteście troszeczkę rozleniwieni. Macie jakąś chandrę, jakieś takie niezadowolenie z życia. Być może nie walczycie o to, nie szukacie, nie staracie się, tylko siedzicie zamknięci w domu, w czterech ścianach i marzycie, tak? Zastanawiacie się. Być może nie jedna okazja już puka do Waszych drzwi, ale Wy po prostu Wy tego nie widzicie, ponieważ nie wychodzicie, nie staracie się, nie szukacie, nie interesujecie się tą drugą osobą, tak? Cztery kielichy to jest karta braku zainteresowania. To jest taka apatia jakaś, jakieś takie zmęczenie, być może nawet depresja. Wam się po prostu nie chce. Wam się po prostu nie chce szukać. Jakoś jesteście zrezygnowani, być może jakieś poprzednie związki to spowodowały, że boicie się zaufać, że tak naprawdę jest Wam dobrze tak, jak jest i być może nie trzeba szukać nikogo. Tak? Karta czterech kielichów. Karta takiego właśnie rozmyślania, takiej apatii. Takiego nie chce mi się. A może potem? Dobrze. Druga karta, czyli obecna sytuacja. 2 denary. Czyli takie falowanie, takie bujanie się ze sprawami, niestabilność na pewno. Mogą być jakieś 2 źródła, może być jakiś wybór pomiędzy 2 osobami. Karta nieumiejętności podjęcia decyzji, tak? Wy się cały czas zastanawiacie, wy cały czas, jakby to powiedzieć, nie umiecie utrzymać tej równowagi, znaczy zachowujecie jakąś tam równowagę w swoim życiu, tak? Ale no, raz jest ktoś, kogoś znowuż nie ma, rozstania, powroty, znowu kimś się zainteresujecie, nie, to jednak nie ten, być może troszeczkę wybrzydzacie, być może troszeczkę
Za często zmieniacie decyzje, przebieracie, wybieracie. To jest takie niezdecydowanie. Być może też jakieś wątpliwości, tak? Karta takiego zastanawiania się nad tym, wahania też, tak? Czy warto wejść w nowy związek, czy nie wejść? Czy zostawić tak, jak było? Czy zainteresować się kimś? I takie wahanie właśnie waszego nastroju, tak? Czasami jest ten ogień, ta decyzja, tak, dobrze, już będę działać, już jednak postanawiam, a na drugi dzień nie, jednak mi się nie chce, jednak jest dobrze tak, jak jest. I to jest takie wszystko, jak na tej huśtawce. Raz tak, raz tak. Ale co przyniesie wam najbliższa przyszłość do 6 miesięcy, co się wydarzy? No jakiś początek nowy, jakaś tutaj, jakiś romantyczny jegomość się pojawi, bądź niewiasta. A z buław jest to karta romansu, jest to karta potencjału, jest to karta takiego impulsu, siły twórczej, entuzjazmu do działania, tak? To jest też karta seksu, karta atrakcyjności, karta mówiąca, że jest szansa na jakiś romans, na jakiś ogień, na jakąś inicjatywę z waszej strony. Na razie nie widzę tutaj takiej osoby, żeby ona już się pojawiała, ale mówię, to jest ta karta przyszłości do 6 miesięcy, więc jakiś nowy początek przed wami jest. Coś nowego tutaj może się wydarzyć, tylko wy po prostu musicie ruszyć dupska z domu i zacząć wychodzić, spotykać się z ludźmi, tak? No, wiadomo, no, jeżeli będziemy siedzieć tylko i rozmyślać i zastanawiać się nad tym, co było, użalać się nad sobą, to nic z tego nie będzie, tak? Nie możecie być w takim apatycznym nastroju, nie wiem, no odświeżcie znajomości, dajcie się zaprosić gdzieś do kina, do klubu, na jakiś spacer, na jakieś spotkanie, nawet domówkę, ale żeby byli jacyś ludzie, żebyście mieli kontakt, żeby po prostu ten as buław miał szansę się zrealizować, tak? Czyli szansa, potencjał na nową znajomość, nowy romans, na bycie atrakcyjną, atrakcyjnym, będziecie się podobać jak najbardziej płci przeciwnej. I teraz tak, kolejna karta. Co wy na ten temat myślicie? No myślicie, że trzeba zmienić kierunek swoich dotychczasowych planów życiowych, tak? Trzeba po prostu zmienić swoje życie, trzeba ruszyć się i po prostu no, zacząć planować jakąś podróż swojego życia. To może być przeprowadzka, to może być wyjazd, jak najbardziej jakaś wycieczka, to może być wyjazd służbowy, no, zmiana zupełnie kierunku waszego dotychczasowego życia, tak? Zbieracie się w sobie i uciekacie od tych spraw, uciekacie od tego życia, które do tej pory was męczyło. W pojedynkę, no to niektórzy lubią, tak, ale ogólnie jest ciężko żyć, zwłaszcza na stare lata później, jak nie ma osoby, żeby podała szklankę wody, przykryła kocykiem, powiedziała ciepłe słowo, po prostu nam towarzyszyła, więc no wy już tak jakbyście dostrzegali te niekorzystne tutaj warunki waszego życia samotnego, tak? I jednak no, zbieracie się w sobie i już coś planujecie. Zupełnie inny kierunek myślenia, działania. Mówię, wyjazd, przeprowadzka, zmiana pracy. Zmiany, zmiany, zmiany ku lepszemu, tak? Planujecie konkretną podróż, realizację swoich marzeń. Ruszacie się z miejsca. Jaka jest rada od kart? Mamy tutaj szóstkę buła. No żebyście dążyli do tego swojego sukcesu, tak? Żebyście właśnie spotykali się z ludźmi, żebyście nie spoczywali na laurach, tak? Tylko po prostu no idźcie za ciosem i po tych trudach, żebyście ten swój sukces osiągnęli, tak? To jest karta takiego aplauzu, takiej mobilizacji, takiego zwieńczenia swojego sukcesu, tak? Osiągnięcia celu. Będziecie mieli uznanie wśród innych, tak? Być może ktoś wam ofiaruje tutaj swoją pomoc.
Więc wyjdźcie do ludzi. Karta mówi, żebyście wyszli do ludzi i żebyście zaczęli się realizować, spełniać swoje marzenia i uparcie parli do przodu, żeby ten sukces był. Jakie są przeszkody? No takie są przeszkody, że wy ciągle odkładacie to na inny czas, na inny moment. To jeszcze nie teraz, teraz mi się nie chce, a teraz to sobie poleżę, a teraz sobie odpocznę. A nie, dzisiaj to nie mam czasu, wiesz, a może jutro? Nie, dzisiaj to w ogóle mi nie pasuje. Ciągłe odkładanie i takie, no zawieszenie, tak? Zastój kompletny, ale to tylko przez was, bo wy, to jest na wasze własne życzenie. Wy po prostu macie jakąś blokadę w sobie. Cały czas się zastanawiacie, analizujecie, myślicie, 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 myślicie. A tu czas na to, żeby już jednak zejść z tego drzewa, no i zacząć działać, tak? Zacznijcie robić inaczej niż dotychczas, tak? Takie tutaj widzę ospanie, takie zniechęcenie, takie właśnie lenistwo troszeczkę, tak? Karta Wisielca mówi o jakichś przeszkodach, o jakichś zwłokach w realizacji się, tak? Ale nie odwlekajcie tego, no musicie tutaj się jakoś zmobilizować i spójrzcie na tę sprawę troszeczkę z innej perspektywy, bo wy już wiecie, że to jest nie tak, że powinno być inaczej, ale nic z tym nie rozbijcie. Jeszcze jest takie właśnie, nie wiem, może to przesilenie wiosenne jest, ma taki wpływ na was, bo to człowiek się budzi po tej zimie. Ja też mam taki nastrój czasami, dlatego nie robię czytań, bo nie siadam do kart, kiedy jestem albo chora, albo zmęczona, albo właśnie mam taki nastrój jakiś wisielczy. Też mnie bolą wszystkie mięśnie i tak się właśnie czuję, jakbym jakąś grypę ostrą przeszła, ale to właśnie jest to takie, ta zmiana tego czasu, tak, no, organizm nasz musi się przestawić, być może ta apatia, takie właśnie zniechęcenie, też bym dużo spała, odpoczywała, no wiadomo, nie można, bo praca, bo dom, bo rodzina, ale też czuję to zmęczenie, też czuję taki leniuszek troszeczkę się odzywa we mnie i być może tutaj to powoduje, ta pogoda, tak, ta zmiana, ta wiosna dopiero idzie i mówię, raz jest zimno, raz jest ciepło, ten wiatr, ciśnienie skacze, ludzie się naprawdę niefajnie czują, ale no walczcie z tym, tak? Walczcie z tym, zawalczcie o siebie. Czyli koniec odkładania na potem, zbieramy się w sobie i wyruszamy, tak? I jaka będzie karta kończąca to wszystko? Cztery miecze. Cztery miecze. No budzimy się, tak? Już odpoczęliśmy, nabraliśmy sił. Nabraliśmy mocy. Być może tutaj jakaś choroba też była, jakiś pobyt w sanatorium, w szpitalu, jakiś urlop. Byliśmy na zwolnieniu lekarskim i dlatego może był taki zastój tutaj troszeczkę. Ogólnie czwórka mieczy mówi nam o odpoczynku, tak? O relaksie, zbieraniu nowej energii, ale też o obserwacji. I znowu bycie w ukryciu, tak, że no siedzimy w domu i dobrze nam w tym domu i tylko sobie tak wypatrujemy przez to okienko, jak ta niewiasta. Macie dwie czwórki, kochani, dwie czwórki. No czwórki ogólnie jest to stabilizacja, jeżeli były to buławy, byłoby świetnie. Ale no tutaj przy tych kartach to jest po prostu takie zawieszenie, że nic się nowego za bardzo nie będzie działo. Nic takiego, co by tutaj no, jakoś miało stworzyć zupełnie jakiś chaos w waszym życiu. Jest taki odpoczynek, jest taka cisza jakby przed burzą i to galantą, bo zobaczcie, w tle macie wieżę. Wieża zachęca do tego, żebyście zmienili kierunek swojego myślenia. Tak? To, co mówi Wisielec, to, co mówi Szóstka Mieczy. Czyli zniszczcie ten wasz dotychczasowy świat, który jest nudny, bezsensowny, apatyczny, samotny i zacznijcie na tym nowym polu, na tych gruzach budować nowe fundamenty, bo pod spodem, zobaczcie, macie cztery buławy, czyli macie kartę budowania domu i rodziny, macie kartę stabilizacji, macie kartę małżeństwa, ślubu, tak? Radości. Więc zniszczcie ten świat,
którym do tej pory żeście tkwili, tak? Świat samotnika, świat nudy, świat takiego zniechęcenia, takiego, nie wiem, obraziliście się na świat? No być może tutaj było coś w tej przeszłości, że was, bo wy tak patrzycie w tą przeszłość, zobaczcie, ta karta, no wy tak patrzycie, tak rozmyślacie, no być może ktoś was kiedyś opuścił, być może ktoś was kiedyś zranił, być może kiedyś coś nie wyszło. Ale kochani, no próbujcie dalej, no przecież na tym świat się nie kończy. Widocznie to nie było wam przeznaczone. Więc musicie zadziałać tą wieżą, jakieś nagłe, nieoczekiwane wydarzenia, musicie podjąć się wyzwania i zacząć inaczej, tak? I to musicie nagle, po prostu, tak żeby otoczenie aż otworzyło oczy. To wy? Taka zmiana? Tak to karto radzą, żebyście zniszczyli po prostu dotychczasowy swój pogląd na świat, na innych ludzi, na pogląd w ogóle bycia w relacji, bycia w związku, bo wy jesteście w jakimś złym toku myślenia, wy tkwicie w jakimś takim swoim świecie, który należy zniszczyć tą wieżą, tak? I zacząć wszystko od nowa. Bogatsi o nowe doświadczenia, tak? Życiowe. Wiadomo, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Czyli nie popełniamy już tych samych błędów, tak? I ta wieża to oczyści. I rozpoczniecie coś nowego, świeżego. Dobrze, poproszę kartę rady dla samotnych rybek. Na miesiąc kwiecień. Siedem mieczy. Ani bądźcie sprytni, przebiegli. Umiejcie po prostu po cichutku, po malutku robić swoje. Tak, żeby was, no, nikt być może na razie nie nakrył, jeżeli tak chcecie zostać tutaj w ukryciu, tak? Róbcie swoje. Bądźcie po prostu sprytni. No i nie dajcie się tutaj oskubać komuś, tak? Ale karta siódemki mieczy mówi o takim sprycie. I nie twórzcie dystansu, tak, do innych ludzi. Nie czajcie się w towarzystwie, nie bądźcie tacy jak przyczajony taki kot, który się skrada, tak? Który nie chce być widoczny. Bądźcie otwarci, róbcie wszystko normalnie, tak? Nie kombinujcie po prostu, żebyście nie przekombinowali, tak? Nie kombinujcie. Dobrze, jeszcze ogólne przesłanie od aniołów. Wypadła mi karta. Pozostań czujny. Znaki cię ostrzegają. No to jest też karta takiej czujności, tak? No ogólnie jest to karta złodzieja, no ale on musi być czujny, żeby nikt go nie nakrył na gorącym uczynku, tak? Więc to jest tak, musi mieć oczy i uszy szeroko otwarte i pewniej stąpajcie po ziemi, tak? Bo ta siódemka mieczy, no ten złodziejaszek, to on tak po cichutku, po malutku, ukradkiem gdzieś tam, żeby nikt go nie zobaczył, jak taka myszka, która się boi, tak? A wy mocno stąpajcie po ziemi. Zmieńcie dotychczasowe swoje postępowanie, tak? Inaczej spójrzcie na to wszystko. Nie bójcie się, że ktoś was od razu gdzieś, nie wiem, przyłapie na czymś. Nie bójcie się. Bądźcie czujni, ostrożni, róbcie swoje. Ale walczcie też o swoje szczęście, tak? I zburzcie te struktury, to, co dotychczas było po prostu takie, no nieprawdziwe, takie sztuczne. Dobrze, pozostań czujny. Romantyczne anioły zesłały tę kartę, by pomóc ci dostrzegać niezdrowe bądź niepokojące elementy twojego związku. Ale to jest o związku, a my chcemy o samotności.
No dobrze, przeczytam całość, najwyżej wybierzecie to, co dla Was. Jeśli właśnie uwikłałeś się w nowy romans, karta ta może stanowić dla Ciebie ostrzeżenie. Skup się na swoich uczuciach i wrażeniach dotyczących Twojego nowego partnera. Nie pozwól emocjom się zaślepić i dostrzegaj cechy bądź nawyki, które nie zdadzą egzaminu w Twoim związku. Ostrzeżenia sygnalizują, że coś nie funkcjonuje jak należy. Może to oznaczać nieszczerość, brak szacunku, niedoskonałość, nałogi bądź brak zasad moralnych. Być może to też ostrzega tarot, tak? Uważajcie na jakiegoś złodzieja uczuć, jakiegoś manipulanta, jakiegoś krętacza, który chce Was tylko wykorzystać. Chociaż zainteresowanie okazywane przez nową miłość może Ci się wydawać z porządku wspaniałe, musisz zwracać uwagę na to, jak partner traktuje inne osoby ze swojego otoczenia. Możesz dostrzec, jak rozmawia z kelnerem w restauracji, człowiekiem sprzedającym kartę parkingową bądź innymi ludźmi, których spotykacie na swojej drodze. Jeśli jesteś w trwałym związku, ostrzeżenia mogą oznaczać konieczność przeprowadzenia szerszej rozmowy bądź udania się do poradni dla par. Karta ta nie musi zwiastować konieczności zakończenia tego związku. Ostrzeżenia mają za zadanie ułatwić dostrzeżenie ścieżki jego naprawy. Romantyczne anioły przeprowadzą Cię poprzez kolejne kroki prowadzące ku uzdrowieniu. Musisz tylko zaufać swojej intuicji. Raczej bym tutaj tą kartę komentowała w ten sposób, bo Wy jesteście oczywiście samotnymi rybkami, żebyście po prostu w nowych relacjach, bo idziecie w nowe, definitywnie, podjęliście już tą decyzję i zmieniacie kierunek swojego dotychczasowego życia, tak? Jest szansa na nowy romans, na nowe znajomości, na nowe jakieś zachwyty płcią przeciwną i tarot mówi, żebyście tylko były w tym ostrożne, tak? Żeby po prostu zacząć sprzątać, ale tak nie od razu, wow. Bądźcie ostrożne, może trochę weryfikujcie tych swoich nowych przyszłych kandydatów, kandydatki, żebyście się nie dali tutaj komuś wykorzystać, a przy tym bądźcie cwani, bądźcie sprytni, bądźcie mądrzejsi i podchodźcie delikatnie do tej sprawy, tak? Żeby nie zrobić sobie krzywdy. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, sprawdźcie swój znak ascendentalny. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do kolejnych czytań. Życzę dużo miłości, radości, spełnienia, pozytywnego miesiąca. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.